Złoty wieniec z 12 gwiazd dla Najświętszej Marii Panny. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dziękuję za 15 lat posługi. 15 lat temu, w dniu wspomnienia błogosławionego Jakuba Strepy, patrona archidiecezji lwowskiej, na czele kościoła lwowskiego stanął arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wieloletni drugi sekretarz świętego papieża Jana Pawła II i biskup koadjutor kardynała Mariana Jaworskiego. Z tej okazji 21 października w kaplicy kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podczas mszy świętej ukoronował obraz Najświętszej Marii Panny koroną z 12 złotych gwiazd. Jest to symboliczne wotum dziękczynne arcybiskupa Matce Bożej za opiekę i wsparcie przez te wszystkie lata posługi na rzecz metropolii lwowskiej, a także za wszelkie łaski otrzymane za jej wstawiennictwem. Wraz z metropolitą mszę świętą koncelebrowali jego biskupi pomocnicze Leon Mały i Edward Kała, a także rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, dyrektor Instytutu Teologicznego oraz księża pracujące w kurii metropolitalnej. Wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękuję, bo dzięki Wam ten Kościół, który został, można powiedzieć złożony, powierzony mojej trosce, to dzięki Waszej pomocy, zaangażowaniu, myślę, że tak jak wspomniał ksiądz biskup Edward w pięknej homilii, może działać, może żyć i możemy tutaj głosić i budować to Królestwo Boże. Boże,